Siema, byki, co robicie? Jedy, co ten kład tak na boku leży? Wymieniamy silnik. Silnik wymiana, tak? A od czego? Od Jaguara. Od Jaguara, bo trudne to będzie. Taki V6 wkładamy. Taki amerykański będzie. Trzymać go, czy co? Co robić? To w górę nie podejdzie. Kurde, no to po tą lawetę jedziemy jednak, Tomek. Słyszysz? Trzeba pokłada rozebrać, żeby dojść do tego? Co? Ty, a tak umiesz jeździć? Tak w ogóle na takim tym? Tak. Umiesz tak? To? Umiesz tak? Tak. Tomek, jak dobrze... No właśnie. Nie, ale na tym jeździłem tak. Tak. Nie za długo, ale na tym jeszcze nie. Ja na takim... Słuchaj, Radek, będą kłady do wypożyczenia. Artur kupił 4 kłady na Godziembę. No to się wypożyczymy, zobaczymy jak się jeździ. No. No. Pokłada. My mu wypożyczymy. Tamtej mógł już nie dojść. To, ale trzeba. I jesteś powiem, oni to chyba zaszlifowali, złożyli silnik. Ty, mi się to wydaje. Będziemy się odkręcić silnik. Nie gadaj. No. A masz płaską ósemkę? Mamy. To dawaj, płaską i śrubokręt. A! I mamy szlifierkę kątową. Macie wszystko. Nie, ale mam starą moją, nie? Taką niebezpieczną, z uciętym kablem. Leżała 15 lat w garażu, na dworzu, w szklarni. Gdzie? Nie wiem. Tego nie wiem, trochę porzewiała jest, nie? I dlatego kupiłem nową. Nie, no muszą być narzędzia. Coś uciąć, coś przeciąć, coś nawiercić. Aha, i do rozszerzania rur kupiłem. Że idealnie, wiesz, i jedną w drugą wkładasz. Dlaczego tak brzydko to zrobiłeś? No bo takie długi były. Odgnąć i obciąć szlifierką. Jak to wygląda? A nie mam szlifierki, ale będę miał w poniedziałek. Tomek, czyż ty byłeś w łodku, powinieneś to wiedzieć, jak to zrobić? Co? No, wykręcić sprzęgło. I od tego miałem wieniawkę. Ja byłem od papieru. Wyciągamy silnik? Nie, tylko trzeba go popuścić i dać do góry. Żeby poszło do góry, nie? No. Długą chcesz? No, drugą. A ty mamy wybór? Mamy wybór. 17. Długa, krótka. Tak to jest, byki u nas. Co wymyślili? Kto ci tego swapa zrobił? Kto ci tego swapa zrobił? Tomek takiego kupił już. A pochwalił ci się, co dostał, Tomek? Co dostałeś? Ty, no, dostałem mocny skuter, ale to ci powiem, jak go załatwiali, to była chwila strachu i szybkie nogi, nie? Ani tej, papiery dostali, ale ani kurde tego. Kluczyka, ani nic. Tak. Jeszcze zablokowany jest na przednim kole. Nie, tego nie otrzymać. Słuchajcie, zaraz. Trzeba zdemontować, tak ktoś z łapa zrobił. Że nie możemy dojść do tej tu, do tej śruby, nie? Do tej właśnie, do tej śruby. Położył tą śrubę na ramię. No i się wyciera. No kręć, Janek, wykręcaj. Kręć, będzie ci łatwiej. Mi łatwiej, o. A będziesz pamiętał, żeby te klucze wszystkie odłożyć na miejsce? Tak. Ale na pewno jesteś pewien tego? Tak, nawet bo ja tam porządek robiłem, wiesz? Trzeba na muszelkę. I to koniecznie. O, to widzisz, to było porobione. No. Ona już się ten... Była klejona. Tak. Musi być nowa. Wklejali to, no. Tego nie wklejemy, będziemy uciekły. No. To bez sensu to. Ale... Mamy na wierzchu. Ale od czego to pękło? Dlaczego? Tego nie było. Nie wiem. Trzeba tam pogrzebać, czy to nie spadło tam czasem. To będzie leżało w miejsce. Tak, teraz widzę. Ale co to jest w ogóle? To pęknięte? To on chyba czyta impuls. Bo to jest impulsator. Więc musi czytać impuls. Przecież on nie powinien chodzić, jak to jest pęknięte. On chodził ci. No. Chodzi, cały czas chodzi. Wymieniamy sprzęgło. To słuchajcie, jest podkładka taka. Żeliwna. I tutaj dlatego Tomkowi nie pokazuje, to jest pęknięte i nie pokazuje, odcina mu obroty. Nie pokazuje obrotów do końca. Tomek ma ciśnienie na jazdę. Nie odpuści dzisiaj. Tomek, ja już się cieszę, że jak odpali i będzie sprzęgło działało, to o, już rozebrane mamy. Jak wyglądają sprężyny? Na głowę. Coś ty.
Weź porównaj wysokość tam do tej. Siadły trochę. O milimetr. Troszkę. Masz to stare. Pomóż się trochę. Tutaj musimy odkręcić tutaj. Tomek 24 teraz. Klucz i pneumata. Na fatkę. Wszystko jest. I tu na maksa od razu na trójkę pneumatem? No, no trzeba to wykręcić. Poczekaj, muszę jeszcze... Pneumata. No i tam. Na przedłużkę. Zabezpieczenie? Mhm. Gdzieś to nie coś potrafisz. Ty masz talent. Marnuję. Marnuję się. Albo 27, a tego odnieś, bo zgubisz. Przecież to dęba będzie stawać. Ty, Tomek, a wiesz, że ci zrobię grabbara z tyłu? Z czego? No jak z czego? Z rurek i ze stali. Elegancko. No. Tylko taki długi, nie? Co to jest za pneumat? No bo daj. No zrobiłeś na minimum. No ja, pneumat, bleka najlepszy. Rajowi. I co, poszło? No poszło. No widzisz. Gdzie masz te tarczki, bo musimy tak samo je poskładać. Mów do uchomego. Ile bitwa równa, czy przegrywacie? Wygrywamy, my zawsze wygrywamy. Tak, kto przyjechał na dekę? No pewnie. Tak, zaraz będę jeździł. Gdzie masz te tarcze nowe? Te są zamoczone w tym, w oleju. Ty, jeszcze nie doszliśmy. Oskar, zadzwonię do ciebie później. Dobra, no hej. Tak musimy je złożyć. Tomek, ucz się, patrz, co trzeba zrobić. Przypalone są? Ale tu szpiłowało te. To masz tą tarczę. Tego że, bo tu by trzeba było to obczyścić, bało co tam no, się daj mi. Masz ten czyścik w sprayu? No tak. Czemu to tam jest? Co, to źle? Nie no, takie czerwony. No to jest modul. No właśnie się pytam, jaki to jest olej. Podkładki teraz daj. Podkładka. Podkładka. Tarcz. Widzisz, dobrze, że zamoczyłem, od rana się moczyły. Teraz Tomek, jak ty odkręcisz, ty puścisz to sprzęgło, ty musisz uważać, żeby ty na plecy się nie wywalić. Tomek, ale poważnie, chcesz takie coś, tego grabbara? No. Z kółkami? Dobra. Taki jak mój? Tylko nie z takimi wielkimi. A czemu? To muszę mieć malutkie. A dlaczego? A to musisz kupić, bo ja tylko mam duże. Dobra, to z takim dużym. A to też trzeba kupić. To elegancko. Nie wiem, ile takie kupić. To się dogadali. Idę po śrubok. A tu jest. To się dogadali. Już jeden robi to, drugi robi to. Patrz, we trzech to idzie robota, nie? No. Tylko dwóch ma brudne ręce. Ja też mam. Jak tylko dwóch? To za mało tarcza? Nie, dobrze. Masz jeszcze podkładkę jedną. Nie mam. Musisz mieć. Ale jak podkładkę? Takie coś. Takie, bo czegoś nie dali. Stare włożymy? No nie dali, no. Naprawdę nie ma. To sprężyny. To musimy włożyć star. Dobra. Tu mamy złożone. Jak tam, Tomku? I mam ogień. A ty tam jeszcze co? Czyścisz te sprzęgło? No przecież tu sieka była, nie? No widzisz? W ostatniej chwili.
Uratowany. Uratowaliśmy ci kłada. Co tam jeszcze masz w ręku? Sprężyny. A tu? Też. Tu ile tych sprężyn? Tu cztery są potrzebne. No ale dali dwa rodzaje. A, bo to są do 100 koni, a te do 1000. No, to są takie 100 konne, a te do 1000. Jak ty chcesz mieć koni, bo my nie wiem, jak ci to zmontować. Tomek, ile chcesz mieć koni? Wybierz sobie. 150. Słuchaj, widzowie pisali, że są ciekawi, jak te tarczki będą się sprawdzały z firmy TRV. TRW. TRW-moto.com. Tarczki złożone, proszę bardzo. Ja ci powiem, mogłem zrobić tak jak krzywą. Ile będzie miał Newta? Zobacz, tu masz. 272 konie i 52 Newta. O kurde. O, ale to już. Tomek. To teraz to Biały Bór podjedziesz, ty, a jedziemy jutro na Wielką Żwirownię, wiesz? Na Biały Bór. Podjedzie na jednym kole. No, na jednym. Na jednym. Z prawej strony, na tym prawym kole wjechał. Na przednim podjedzie. Tej, no lepiej nie będzie. To dobra, ja zakładam to, a ty Tomek, weź sprzątnij gęsty, bo nie chcę, żeby nakapało tu mu. Przyciśnij się tu. Ładnie wchodzi. Jakby od tego było? Jakby od tego było. To jest od Simpsona. No, to jest od Simpsona. S51. No się kręcą nawet tej. No. O, łapie, strzygło. Ty, no nie mówisz od tego. Działa od tej. Rozumiesz to? No nie za bardzo aż. Ja też, bo ja to pierwszy raz w życiu robię. A to ha, ha, ha. Radek, pierwszy raz w życiu sprzęgło. Co? Wiedziałam. No. Wiedziałeś to? Dobra, dawaj sprężynki. Które chcesz? Te sportowe czy te mniej sportowe? Tuningowe czy jakie dla chcesz? Dla amatorów czy dla amatorów? Zawodów? Jakie chcesz? A, dajesz mi ten śrubę. Dla zawodowców, no co ty? Ciego, to są jakie? Które to były dla zawodowców? No masz tu jedną paczkę jednych sprężynek i jedną paczkę drugich sprężynek. A zobacz, jakie mieli wcześniej. Biorę dla zawodowców, czy to są te same. Jak te same? No pewnie. To dwie paczki czy tych samych? No nie wiem czemu, no. A ja? No pewnie, że te same. No się pomylili. MEF 13-3-4. No, to jest to samo. No pewnie. Ty to jakiś lepszy klient jesteś? No, te są cieńsze, te są grubsze. Nie czaisz? Nie. Zobacz. Średnicy mają. To które będą lepsze? To zależy, ile masz siły w łapie. To daj grube, nie? No. Daj grube. Lepiej będzie ten, spinało. No. No to pewnie. Te są grubsze, nie? No. Pewnie. No. Tak, grube bierzemy. Albo grube, albo... Nie chcę za mocno, chcę tylko w całym miejscu ustawić. Też. Żeby nie przedobrzeć. Żeby gwintu nie ściąć. Przydatny klucz, nie? No. Ta śruba też powinna być nowa, nie? A, bo już była parę razy. No, już była to. Ale jest. Która chcesz? Te będą lepsze, nie? Sportowa. Chcesz, to masz. Nie będziemy ci żałować. Chcesz na sporcie, rzuć się na sporcie. Chcesz, to załapie. Gdzie mamy to? Tu. Tomek, może przynieść dziesiątkę na sadkę. Dziesiątka? Na sadkę, no. Wyniosła? Nie może. A na dużego? O kurde, długą? No. Nie, krótką. No to co mnie strasznie. Ściągaj tą dziewiątkę, ósemkę, daj dziesiątkę. Co nie, coś potrafisz. Cwany jestem, nie? No.
Patrz, co nada zrobi, zobacz, co nada zrobi. Zobacz. Jak się popisuje teraz tą nasadką. No bo to twoja. No. W końcu coś od mleka fajnego, nie? Leciało. W końcu coś normalnego. To na drugi raz już sami sprzęgło wymieniamy. Nie wierzę. No. A czy no pod twoim okiem bystrym, wiesz? Ale dochodzi właśnie. Do ciebie trochę. Jakby od tego. To nara, hejo, trzymajcie się. Cebula uratowana. Jutro widzimy się na miejscówce.